Halo, witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Bartek Maisie Mejzowski i będę dzisiaj komentował dla Państwa spotkanie Polska-Irlandia. Mamy dzisiaj 19 listopada, czyli wtorek, i odbywamy mecz, ostatni już mecz reprezentacji Polski w tym roku i mamy przyjemność zmierzyć się z Irlandią. Jest to drugi mecz, zaraz hymn Polski, chwila ciszy. Dobra, po chwili ciszy. Jest to drugi mecz Adama Nawałki jako trenera naszej reprezentacji. Mam nadzieję, że tym razem Nawałka zmieni się w Nawałnicę i wygramy to spotkanie, a nie tak jak ze Słowacją, gdzie przegraliśmy 2-0. Okej, ale coś mam dziwnie ustawiony skład, nie wiem czemu tak jest ustawiony. Robert, idziesz do środka. No. I tak możemy grać, chociaż jeszcze niech Kosecki się zamieni z Zielińskim. A Błaszczykowski? Albo dobra, zmieniamy całkiem w ogóle skład. Tutaj widać, że... O nie, nie, nie tak chciałem, nie tak chciałem. Widać, że dość niezdecydowany jeszcze Adam Nawałka. Widać, że to jego dopiero drugi mecz. I okej, rozpoczynamy to spotkanie. Zieliński. Zieliński ładnie tutaj ruletką zaszalał. Ale Long mu już odebrał szybciutko tą piłkę. McCarthy. McCarthy do Kane'a. Kane tutaj mam... tak, to jest Kane z LA Galaxy. Bardzo dobry zawodnik. Ale mamy jakąś akcję McLean. Ale Zieliński ładnie odebrał tę piłkę. I Bartosz Salomon. Bartosz albo Bartłomiej, nie jestem pewny. Jędrzejczyk, Jędrzejczyk do Polańskiego. Polański pięknie na wolne pole do Roberta Lewandowskiego. Robert ładnie się wysunął, widać, że ma to opanowane przez Borussia Dortmund. Dośrodkowanie do Koseckiego, ale och, Kuba. To był zły strzał, mógł Kuba jednak dobiec. I mamy szybciutką zmianę, na miejsce Zielińskiego pojawia się Waldemar Sobota. Forde. Forde, dalekim wybiciem w środkową strefę boiska, ale czy to nasi przejmą? Nie przejęli. McCarthy, McCarthy do Hulahana. McLean, McLean w tym momencie zapewne poda tam na wolne pole do Hulahana, ale Hulahan źle to przyjął, ale Sobota tego mu nie odebrał. No walczcie! Dobrze, Jędrzejczyk. I Kuba. Kuba, Błaszczykowski Kuba, podaje do Koseckiego, Jakub Kosecki. Dośrodkowywuje Jakub Kosecki, ale zablokowane oczywiście. Ja po prostu nie wierzę w komputerową obronę. Gra z botem jest trudniejsza niż gra z normalnym graczem żywym. Bo po prostu wszystko bronią. Ja nie wiem jak oni to robią, ale obrona jest po prostu tak dobrze ustawiona i po prostu zawsze ci odbiorą piłkę. McGiddy. McGiddy, który jest według mnie największą podporą tego zespołu irlandzkiego. Gdyż no to jest naprawdę dobry zawodnik. Gra w jakimś klubie w lidze rosyjskiej. Ale dośrodkowanie, czy tutaj... Oh my god! Forde z największą trudnością. Nie wiem kto tam główkował, ale to był chyba Sobota. I Polański, czy będzie powtórka z rozrywki? Polański do Błaszczykowskiego, Błaszczykowski. No i Forde w tym momencie z wielką łatwością złapał tą piłkę. Wybicie. Dalekie wybicie, ale nasi zawodnicy to przejmują. Podanie do Kuby Błaszczykowskiego. Błaszczykowski. Błaszczykowski w tym momencie próbuje czegoś indywidualnego. Błaszczykowski próbował strzału, ale niestety oczywiście obrona zablokowała ten strzał. Glik ładnie tutaj wybrania i nie odebraliśmy jeszcze piłki. McLean. Do Colemana. Coleman. Coleman się tutaj ładnie pokiwał, ale Robert Lewandowski się strasznie wraca. Robert, ty masz być napastnikiem, masz zostać tam za połową, a nie wracać się do mnie. Pierce, Pierce do Oshea. Oshea, dawny piłkarz Manchesteru United, bardzo dobry zawodnik. Jego doświadczenie tutaj może naprawdę być bardzo decydujące, ale Kamil Glik ładnie tutaj przejął w tym ciężkim momencie. McCarthy. McCarthy. I znowu Glik. Nie, to nie był Glik. Nie wiem, kto nas tam uratował. To był chyba Salomon w tym momencie.
Złe podanie. Tak, to jest Salomon, tam nas tak ratuje. Piękne podanie Soboty do Roberta Lewandowskiego. Piękne podanie, naprawdę Robert Lewandowski strzela i Forde zablokował ten strzał. Jakim cudem ty żeś to tak podał słabo? Dobra, nieważne. Zapewne Adam Nawałka będzie coś chciał powiedzieć w czasie przerwy, bo tak nie może być, że takie sytuacje marnujemy. Coleman. McGiddy. McGiddy podaje do Colemana. Coleman, no nie wiedzą co zrobić, bo jednak jest ciężko, jest ciężko. Polański. Polański do Błaszczykowskiego. Błaszczykowski wreszcie. Kapitan tutaj idzie w akcji ofensywnej. Tutaj piękne dośrodkowanie, ale niestety zaraz. Nie podoba mi się to ustawienie. No właśnie, Lewandowski jest tym głównym napastnikiem wysuniętym, a Lewandowskiego w ogóle nie ma w ataku. Kane. Kane, kapitan irlandzkiej tutaj reprezentacji. Nygasko jest online. Coleman. Coleman do McGiddy'ego. McGiddy na skrzydle, ale Wawrzyniak tutaj ładnie odebrał tą piłkę i jeszcze pięknie podał do Błaszczykowskiego. W tym momencie Robert Lewandowski podaje do Koseckiego, ale Kosecki nie raczył ruszyć się z miejsca i odebrali nam piłkę. Clark. Clark. Clark do McCarthy'ego. McCarthy zapewne będzie widać, że tam już się wysuwa jeden zawodnik, ale Błaszczykowski nie daje im wytknąć. Long. Long podaje do McGiddy'ego. McGiddy naprawdę niebezpieczny zawodnik. Trzeba podwoić krycie. Podwoić krycie, McGiddy. Ale Salomon tutaj ładnie przejął tą piłkę. No Robert, gdzie ty kuźwa mać stoisz? Ale dobra. Biegnie Robert z piłką. Podaje do Jakuba Koseckiego. Kosecki tutaj się szybko chciał odwrócić i ładnie się odwrócił. Kosecki! Nie! Nie Kosecki! Sobota jeszcze odebrał tę piłkę. Kosecki! Fu! Dobra. To dośrodkowanie Soboty, to nie wiem, czy to był strzał, czy dośrodkowanie. Ale god damn it! McGiddy. Ale już Wawrzyniak odebrał mu tę piłkę. Wawrzyniak do Błaszczykowskiego. Błaszczykowski na kurze bardzo liniowej, ale Błaszczykowski zejście do środka. Błaszczykowski! Nie ma bramki! Co to się dzieje? Ja nie wierzę. 5 strzałów obronionych ma już bramkarz irlandzki na koncie. Ale już Polański atakuje McLeana, ale się dziwnym sposobem wywalił. Zapewne dostał w nos, ale sędzia tego nie widział. Kane. Dobrze, na szczęście Krychowiak odebrał mu ładnie tą piłkę, bo tam widziałem, że Coleman się chyba wysuwał tam na wolną pozycję. No Błaszczykowski był blokowany przez Colemana. Ale odebrał tę piłkę. Nasz kapitan się nigdy nie poddaje. Kapitan Poland. Kapitan Poland do środkowania, ale cholera, no był tam napastowany przez Colemana i nie mógł wyjść na czystą pozycję, żeby dośrodkować tę piłkę. Ford do Clarka. Clark. McCarthy. McCarthy, tutaj Robert go już atakuje. Zobaczcie, że Robert jest na takim bardziej defensywnym pomocniku. Właściwie ofensywnym, przepraszam. A Kosecki, który jest lewym skrzydłowym, jest cały czas na ataku. O cholerę chodzi! Krychowiak. Krychowiak. Piękne podanie do Koseckiego. Czy Kosecki do tego dojdzie? Niestety. Co tam się dzieje? Zamieszanie i Forde wychodzi obronną ręką z tego. Straszne zamieszanie tam było. I kończymy z pierwszą połowę. Rezultat 0-0. Mało akcji, mało w ogóle wszystkiego. Chociaż zobaczmy, mamy 7 strzałów, 4 celne, Irlandia w tym momencie ma 0, ale posiadanie piłki zdecydowanie ma większe Irlandia. Czy to się tutaj tylko... No okej. Okay. Więc w tym momencie na pewno Adam Nawałka zmienia się w nawałnicę i tutaj mówi naszym zawodnikom, jak powinni grać, bo rezultat 0-0 z Irlandią nie jest zadowalający. W końcu Adaś musi się pokazać z jak najlepszej strony. Więc zapewne im powiedział, żeby zmienili tryb na super ofensywny. Może coś z tego wejdzie. Houlahan. Houlahan zejście do środka. Ale podaje do McLeana. McLean. Dośrodkowanie, ale dość słabe to było dośrodkowanie. I zaczynamy z rzutu z autu. Wawrzyniak do Błaszczykowskiego. Błaszczykowski do Krychowiaka. Krychowiak. Do kogo poda Krychowiak? No nie ma zupełnie do nikogo. Nie ma żadnej opcji, żeby do kogokolwiek podać. Krychowiak do Roberta. Robert, gdzie ty stoisz? Robert Lewandowski strzał z dystansu i... O Jezus Maria, Robert! Forde.
Fordę dalekim wybiciem. Czy przejmie to nasza obrona? I Kamil Glik ładnie to przejął. Piękne podanie do Koseckiego, ale czemu Robert jest tak w tyle? Tutaj się bardzo Fordę... To był taki anemiczne wybicie. Waldemar Sobota. Waldemar Sobota. Tutaj się przepycha. No, Sobota jest dość takim... No... Małym zawodnikiem, że tak powiem. To jest coś po kraju Messi. Jak dostanie jednego strzała, to już ma dość. Ale Krychowiak ładnie tutaj tą piłkę przejął. Krychowiak wykiwał tutaj obronę, ale jednak obrona cały czas pokazuje, że to oni są tymi obrońcami i nie dadzą nam chwili wytchnienia. Sobota. Sobota ładna, ruletka. No cholera jasna. Kosecki. Kosecki! Ależ błąd! Nie, nie, no nie, ja nie wierzę. Ale Sobota, Waldemar Sobota! Ford cały czas broni, on jest jak ściana. I błąd w tym momencie. Jak to? Jakim cholera cudem? Pillington za Colemana wchodzi, ale jakim cudem jest ich out? Przecież to zielony wybił. Demet, McLean. I Hulhan. Hulhan do Longa, Long zapewne tam poda, ale jednak... O cholera. Ładne wolne pole, ale Salomon tutaj ładnie cały czas pilnuje tego, żebyśmy nie stracili bramki. Wawrzyniak. Wawrzyniak do Koseckiego. Bardzo ładne podanie. Kosecki. Kosecki tutaj próbował strzału. Demet Błaszczykowski to pięknie dobił, ale Fordę. Fordę cały czas ma czystą... czyste konto. Ja w to nie wierzę. Jakim cudem on broni każdy cholera strzał. Pillington. Pillington do Clarka. Clark w tym momencie podaje na drugą stronę do Hulhana. Hulhan to jest, widać, dobry i mocny punkt tego zespołu. Podanie dość prostopadłe, ale nie wyszło to podanie. Ale Polański przejął to podanie. Polański. Polański wbiega w pole karne. Nie wiem, czy będzie próbował wymusić faul, ale cholera, tam było podanie, ale jednak obrońcy jak zwykle odebrali tę piłkę. McLean. Kane. Kane do McLeana. Ale Jędrzejczyk. Jędrzejczyk do Polańskiego. Czemu wy się zatrzymujecie, jak podanie idzie do was? Ja po prostu nie rozumiem tej gry. Salomon. Krychowiak. Krychowiak do Błaszczykowskiego. Błaszczykowski ładnie do Roberta Lewandowskiego. Kosecki. Kosecki! Nie! Po prostu facepalm całkowity. Taka ładna akcja. Na pograniczu spalonego, ale nic z tego nie wyszło. Ale w tym momencie na miejsce Stokesa pojawia się... Na miejsce Longa, przepraszam, pojawia się Stokes. Widać, że Irlandia chce nam strzelić bramkę, ale nie damy się. Nie możemy się dać. Salomon ma cholera, chyba jest dość wysoki, bo on naprawdę ładnie tutaj czyści, ale tam ładnie Sobota wykiwał, ale już oczywiście Irlandia, bo Irlandii się nie da przejść. McLean, Stokes. Stokes pierwszy kontakt z piłką, ale Salomon nie daje mu chwili oddechu i odebrał tę piłkę. Piękne podanie Salomona do Koseckiego. Kosecki! Gol! Jakub Kosecki, 74. minuta! Mamy przewagę! Jakub Kosecki, który powinien być skrzydłowym, strzela bramkę. Ja po prostu nie wierzę. Popatrzcie na to, popatrzcie. Zaraz, co ja robię? Kosecki jest na lewym skrzydle, a cały czas jest na miejscu Roberta Lewandowskiego. O co chodzi w tej grze? Dobra, ale mamy przewagę, więc nie patrzmy na to, kto strzelił bramkę. Ważne, że Jakub Kosecki, zdobywca bramki. Hulahan. Już widać tutaj, jak w jakiej ofensywie jest Irlandia. Widać, że chcą wyrównać. Hulahan. Hulahan, ale tutaj nie daje Jędrzejczyk spokoju. Jędrzejczyk bardzo ładnym sposobem odebrał tę piłkę. Podaje do Roberta Lewandowskiego. Robert Lewandowski na skrzydle. Co zrobi Robert? Chyba będzie próbował strzelić, ale... No nie, stracił piłkę. Pierce. Pierce do Stokesa. O cholera, błąd. Tam był błąd Glika. Ale Salomon, co jest... Ja nie wierzę, Salomon po prostu jest genialny. Wawrzyniak.
Wawrzyniak do Koseckiego. Jakub Kosecki. No nie ma do kogo podać, ale podaje do Krychowiaka. Krychowiak przedłuża do Roberta Lewandowskiego. Lewandowski! Forde broni tą piłkę. Ja nie wierzę w tego zawodnika. McCarthy. Prawda jest taka, że Irlandia nie oddała jeszcze żadnego strzału w tym spotkaniu. A my chyba oddaliśmy już z 15 jak nic. A Forde puścił tylko jeden. Piękne podanie do Stokesa, ale Bartosz Salomon, błąd! Ależ się nam poszczęściło. Wojtek Szczęsny byłby bez szans, ale na szczęście nic z tego nie wyszło. Realizator pokazuje nam Kane'a. Czy Kane zejdzie w tym momencie z boiska? Tak, zaskoczenie. Kane schodzi, a wchodzi na jego miejsce Whelan. Pozbyli się kapitana. Ale w sumie nie dziwi się, bo Kane może miał dwa razy piłkę w tym spotkaniu. Hulhan. Hulhan do Pillingtona. Pillington do Whelana, Whelan do McGiddiego. Widać, że zdecydowanie zmienili tryb na ofensywny. Bo mamy dużo ofensywnych piłkarzy w tym momencie na boisku. Hulahan tam próbował coś zrobić, ale Jędrzejczyk mu ładnie przejął tą piłkę. Jędrzejczyk jest bardzo dobrze zapowiadającym się zawodnikiem. Jędrzejczyk się tam przepycha, dośrodkowywuje i piąstkoje tutaj nasz wróg publiczny dzisiejszego dnia. Sobota w tym momencie, sobota, dośrodkowanie w pole karne, Błaszczykowski! Nie, nad bramką, Błaszczykowski! Ale był tam popychany, więc nie dziwię się, że tak wyszło, zobaczmy. No, zdecydowanie, widzieliście, ja tam bym nawet podyktował karny, bo zdecydowanie był tam popychany. Wybicie. Salomon oczywiście odzyskał tą piłkę, ja nie wierzę w Salomona. Podaje do Koseckiego Błaszczykowski. Nie ma spalonego, jest spalony. No był niewielki spalony, sędzia to zauważył. Ale cóż, wygrywamy, mamy 90 minutę, więc w tym momencie, żeby tylko nie stracić bramki. Chyba, że jeszcze strzelimy. Robert Lewandowski. No i kończymy to spotkanie, proszę Państwa. Ostatni mecz w tym roku. Drugi mecz Adama Nawałki. Dobrze, możemy powiedzieć, że to nie była nawałnica, ale to było... mała nawałnica. Jakub Kosecki w 74 minucie daje nam zwycięstwo nad Irlandią. Zobaczmy jeszcze szybciutko na statystyki. O, to jest ten gol. Nie, to nie jest ten. To jest ten gol. Nie, to nie jest ten gol. Dobra, nie wiem. Pewnie mi nie pokażą. Dzięki, że mi nie pokazaliście. Ale zobaczmy na statystyki meczu. 16 cholernych strzałów. 10 celnych. Wpadła tylko jedna bramka. Chociaż większe posiadanie piłki miała Irlandia, ale jednak w ostateczności wygrywamy to spotkanie. Zawodnikiem meczu zostaje Salomon i się nie dziwię, chociaż nie. No oczywiście, bramkarz przeciwnika, zobaczcie na ocenę, 9,6. To jest naprawdę 12 obronionych strzałów, po prostu nie wierzę. Jak on może tak, kurczę, wyłapywać te piłki. U nas największą ocenę otrzymuje Bartek Salomon i się nie dziwię, bo naprawdę śliczny występ tego zawodnika. Tak więc ja dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Mecz był bardzo ekscytujący, ja straciłem prawie głos. No ale zwyciężyliśmy i to jest najważniejsze. Tak więc ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, to lajkujcie, komentujcie. Rozsyłajcie znajomym, żebyśmy mogli tutaj zrobić jedną wielką drużynę narodową, której sponsorem będzie Biedronka. Dziękuję Wam za oglądanie, Bartek Mejzowski. Dziękuję, na razie, cześć!